Niedawno minął rok od śmierci Leonarda Pietraszaka, słynnego aktora znanego z wielu popularnych polskich seriali. Łącznie na swoim koncie ma kilkadziesiąt tytułów. Mężczyzna zmarł w wieku 86 lat. Tak wygląda jego pomnik. Spodziewaliście się takiej decyzji? Leonard Pietraszak ma za sobą wielką karierę. Swój sceniczny debiut przeżył w 1959 roku. A rok później ukończył studia na wydziale aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Zaraz po tym jego kariera zaczęła szybko się rozwijać, występował na deskach teatrów dramatycznych w Poznaniu i w teatrach warszawskich. Wielki sukces odniósł grając w serialach telewizyjnych takich jak 40-latek, Czarne Chmury oraz Kariera Nikodema Dyzmy. Łącznie na swoim koncie ma występy w kilkudziesięciu tytułach. Leonard Pietraszak jest laureatem wielu nagród, m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem, Zasłużony Kulturze Gloria Artys oraz Nagrodą Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Leonard Pietraszak zmarł rok temu. 1 lutego 2023 roku Związek Artystów Scen Polskich poinformował o wielkiej stracie, jaką była śmierć Leonarda Pietraszaka. Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odszedł Leonard Pietraszak, wybitny aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, wieloletni członek naszego stowarzyszenia. Zawsze pomocny, życzliwy, z ogromnym wyczuciem i wrażliwością. Był nie tylko wspaniałym artystą, ale przede wszystkim niezwykle dobrym człowiekiem. Stworzył wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych, za co publiczność go uwielbiała. Jego odejście to ogromna strata dla kultury polskiej. Według informacji aktor zmarł we własnym domu we śnie. Został pochowany w Bydgoszczy w rodzinnym grobie. Odszedł w wieku 86 lat. Leonard Pietraszak, tak wygląda jego grób. Zwrócono uwagę na pomnik, który znajduje się na mogile, w której spoczywa aktor. Nie wygląda on w klasyczny sposób. Nie znajdziemy na nim krzyża, choć nawiązanie religijne znajduje się w innym elemencie. To mosiężny odlew głowy Chrystusa, którą otrzymał przed laty od przyjaciół z teatru Ateneum. Zrobiliśmy mosiężny odlew głowy płaczącego, frasobliwego Chrystusa, gdzie za wzór w proporcjach jednego do jednego służyła metalowa płaskorzeźba, którą Lolek otrzymał kiedyś od przyjaciół z teatru Ateneum i którą to darzył ogromnym sentymentem. Kamieniarz doradził nam odlew, bo baliśmy się, że na oryginale mogłyby się pojawić rdza i zacieki. Odlew zrobiła profesjonalna firma z wypalenisk. Pomnik wykonała z kolei bydgoska firma kamieniarska Lech Zaorski i synowie. Na minimalistycznym i prostym pomniku zależało Wandzie Majerównej wdowie po artyście. Ciało spoczywa na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.